Beton komórkowy to materiał, który na polskich budowach zrobił niezwykłą karierę. Jest jednym z najpopularniejszych materiałów na ściany. Dlaczego? Bo ma dobre właściwości, o czym przekonamy się odwiedzając budowę, gdzie ściany powstały właśnie z betonu komórkowego. Jerzy Wiśniewski, inwestor. Panie Jurku, dlaczego się Pan zdecydował na budowę domu właśnie z takiego materiału, jakim jest beton komórkowy? Zależało mi na w miarę współczesnej technologii, na przede wszystkim w miarę szybkiej wykonaniu ścian zewnętrznych, a z betonu komórkowego o wiele szybciej buduje się niż z ceramiki. No i ciepły dom powinien być. Darek Karolak, inżynier-konstruktor. Panie Darku, jakie są zalety betonu komórkowego? Beton komórkowy jest materiałem stosunkowo nowym. Na masową skalę jest produkowany od końca I wojny światowej. Składa się ze spoiwa, czyli z cementu, z wapna lub samego wapna, z kruszywa, czyli piasku lub popiołów lotnych, z wody, a materiałem porotwórczym jest pasta lub proszek aluminiowy. Największą zaletą betonu komórkowego jest jego wysoka izolacyjność cieplna. A jakie są wady? Jedną z największych wad jest jego wysoka nasiąkliwość, dlatego powinniśmy chronić go przed zawilgoceniem. Ściany wykonane z bloczków z betonu komórkowego w porównaniu do ścian z elementów ceramicznych mają niższą izolacyjność akustyczną oraz akumulacyjność cieplną, to znaczy więcej hałasu dostaje się do wnętrza, a ściany nagrzane szybciej oddają ciepło na zewnątrz. Energooszczędność miała dla Pana bardzo duże znaczenie. Chyba największe w całym wyborze. Chciałem mieć dom niskoenergetyczny o współczynnikach U, które będą zbliżone ściany, podłogi i stropu. Uda mi się, mam nadzieję, zbliżyć do granicy 0,11 może. Czyli to jest bardzo dobry współczynnik. To jest bardzo dobry, ponieważ domy pasywne mają współczynnik zbliżony do U0,1 albo poniżej. To nie będzie dom pasywny, bo z założenia ma takim nie być. Czy z tego materiału da się zbudować dom energooszczędny? Tak, kiedy w dzisiejszych czasach koszty utrzymania domu są coraz wyższe, a jednym z podstawowych składników jest koszt jego ogrzewania, warto szukać rozwiązań, które pozwolą nam zwiększyć izolacyjność całego budynku. A czy szukał Pan jakiejś specjalnej ekipy, która jest wyspecjalizowana w budowaniu domu właśnie z betonu komórkowego? Nie, w dzisiejszych czasach już nie ma z tym problemów. Są materiały tak obrobione, że to naprawdę jak domek z klocków składa się w tej chwili. A proszę mi powiedzieć, bo to jest bardzo delikatny materiał. Jak on wygląda w budowie? Czy nie ma z nim problemów? Owszem, jest to materiał bardzo kruchy, natomiast posiada na tyle wystarczającą wytrzymałość, że możemy wybudować budynek nawet kilkukondygnacyjny. Natomiast jego kruchość przekładająca się na łatwość obróbki pomaga na budowie w ten sposób, że możemy nawet przycinać go płytami i piłami do drewna. Jego łatwa obrabialność pomaga nam w wykonywaniu brust pod wszelkiego rodzaju instalacje. A na co trzeba zwrócić uwagę przy budowie domu z betonu komórkowego? Bo to jest bardzo precyzyjna sprawa. No trzeba niestety pilnować, to jest materiał bardzo kruchy i bardzo łatwo go uszkodzić. No i niestety robotnicy często nie pamiętają o tym, że każda dziura, każdy ubytek wypełniony jakimś klejem, zaprawą, tworzy teoretycznie mostek termiczny. No to jest jedna z największych wad. No i nasiąkliwość. Jak widać na ścianie, oddzieliłem fundament jeszcze foamglasem, bo jest duże podciąganie wilgoci z fundamentów. No w tej chwili to mam nadzieję zasłonięcie jeszcze styropianem. Będzie okej. Czyli to jeszcze będzie wykończone, ocieplone tak, żeby... Jeszcze będzie tak, docieplone, bo tego współczynnika z ściany jednowarstwowej nie osiągniemy. A proszę mi powiedzieć, czy można z betonu komórkowego budować dom wielowarstwowo? Jedno, dwu lub trójwarstwowy? Jak to wygląda? Tak, z bloczków z betonu komórkowego możemy wykonać zarówno ściany jedno, jak i dwu, jak i trzywarstwowe. Powinniśmy tylko pamiętać, że w przypadku wykonywania ścian jednowarstwowych, to co tutaj widzimy, bardzo ważna jest dokładność murowania poszczególnych warstw bloczków, dlatego że wykonujemy tylko spoinę poziomą, natomiast nie ma spoiny pionowej. Izolacyjność uzyskujemy dzięki odpowiednim zamkom, które są tutaj wykonane w bokach tych bloczków. Dlatego po wykonaniu, położeniu każdej z warstw musimy ją odpowiednio przeszlifować, usunąć wszystkie zanieczyszczenia po to, żeby kolejne warstwy ściśle i równo do siebie przylegały.
To, co mnie otacza, to oczywiście dom zbudowany z betonu komórkowego. Jakie są zalety tego materiału? Przede wszystkim jest lekki, jest energooszczędny. Jakie są jego wady? Jest bardzo delikatny i trzeba bardzo uważać, budując właśnie z betonu komórkowego.